Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Chciałbym Was zaprosić na Aquaria Crips i chciałbym Was zaprosić do naszego domu, naszej willi w Gangu Kupitala. Zapraszam. Drzwi otwarte czekają. Teraz tu nie ma trochę ludzi, bo wiadomo, jest takie są czasy, ale możemy coś pozwiedzać, zobaczyć. Zaczynamy od? Zaczynamy od najważniejszego miejsca, to jak w każdym gangu mafii, czyli od miejsca zarządu. Tutaj znajduje się zarząd nasz. Może wyjdziemy, zobaczymy, jak to wszystko zarządzają ludzie. No, raczej nie wyjdziemy. Więc zapraszam do głównego zarządu. Można powiedzieć, że jest tu parę pomieszczeń, ale najważniejsze pomieszczenia głównego imperatora, wodza, dyrektora sportowego i biuro klubowe. Gdzie wejdziemy, zobaczymy, jak pracują nasi. Mają takie miłe, przytulne pomieszczenie. Opustoszałe? Opustoszałe, tak, ale mam nadzieję, że już w bliższej przyszłości będą tu znowu ciężko pracować i będzie tu pełno ludzi przemieszczało się w tym wszystkim. Następne jest pomieszczenie imperatora, tak, czyli naszego dyrektora sportowego. Zobaczymy, czy otwarte jest. No niestety, no, jest to bardzo ważny pokój i musi być zamknięty. Tutaj wchodzimy do następnego pomieszczenia. Tutaj zarząd ma swój taki wykącik gastronomiczny, można powiedzieć, i kuchnia. Więc na pewno jakieś posiłki, kawa spływają tutaj raczej, a nie w biurach. To już chyba z takich najważniejszych tych pomieszczeń zarządu, to jest, można powiedzieć, wszystko. Tam jeszcze jest oczywiście pokój, gdzie przysiadują prezes i pani Karina. To idziemy dalej. Ciężko jest stąd wychodzić czasami, bo no, tu światło się gasi. Światło przybywa, ale udało się. Trochę technologii i człowiek się gubi. Oczywiście. Wchodzimy, można powiedzieć, że w główny hol naszej willi. Tak zwany, jak zapraszamy gości swoich. Tutaj, ale to pokażemy Wam później, główny salon. Tu jest strefa gastronomiczna gości naszych, którzy przychodzą dla nas. My ich oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie. Mogą korzystać kawka, napoje, słodycze. Oczywiście trzeba zapłacić. Tu jest tak zwana ścianka kodeksu gwardzisty gangu. Tak zwana deklaracja wartości. Deklaracja wartości, tak, dokładnie. Tu się podpisują wszyscy, co chcą być z nami w rodzinie i bardzo fajna rzecz. Wymyślił to pewnie nasz imperator Tomek. I bardzo fajnie, gdyż niewiele klubów w Polsce coś takiego ma, a w Europie przeważnie znane to jest w piłce nożnej, więc po raz pierwszy chyba jest coś takiego powstało w Opolu. Jakieś archiwalne rzeczy? No, stare czasy, było, minęło, może przejdziemy dalej. Różne eventy odbywają się też na hali, więc jak jakaś impreza większa, to serdecznie też zapraszam wszystkich na tego arenę. A na meczach można zobaczyć na pewno na tych plakatach, w jakich terminach się jakie rzeczy odbywają tutaj na Popolu Stadium. Tutaj znajduje się też parę pomieszczeń, z których najczęściej korzystamy, będąc tutaj dłuższy czas w naszym domu. Począwszy od, można powiedzieć, taka sala pokój numer 27. Jest to sala fitnessu dla nas, czyli tak zwana siłownia. Tutaj nas, można powiedzieć, dojeżdża pan Dawid, który bardzo lubi i bardzo mocno wspiera go w tym wszystkim Rafał, gdzie ma duży nacisk oczywiście na siłownię, w której tutaj dużo czasu też spędzamy. Tutaj teraz zbliżamy się do pokoju, można powiedzieć, drugiego najważniejszego w zespole.
prostu pokój gangu, czyli tak zwane szefostwo. Tam był zarząd, czyli ci najważniejsi. A tutaj znajdujemy się w pokoju szefostwa, czyli naszych trenerów. Mają swój pokoik. Dużo czasu spędzają tutaj też pewnie na analizowaniu meczów i układaniu treningów, tak? Tutaj możemy zobaczyć jeszcze na ścianie naszego głównego dowódcy, imperatora Tomka. I tutaj wszystkie jakieś rozmowy... Tu są podejmowane najważniejsze chyba rozmowy co do taktyki, do omówienia meczu odbywają się tutaj w tym gabinecie, ale to są rozmowy między trenerami, które później my dostajemy wiadomości wprost przed wideo albo przed całym meczem w szatni, więc to jest taki, można powiedzieć, troszeczkę ich taki kącik, biuro, gdzie przygotowują się oni osobno do wspólnego meczu, do treningów i później przekazują nam to najważniejsze rzeczy, które my musimy wykonać. A rozmowy indywidualne tutaj? Tak, przeważnie tutaj też się odbywają albo na sali konferencyjnej, gdzie dalej przejdziemy, ale jeśli są to bardzo takie szczegółowe rozmowy, to są tutaj, jesteśmy tutaj wzywani do gabinetu. No i właśnie salka konferencyjna. Tutaj pomieszczenie, w którym spędzacie chyba sporo czasu. Tak, tak. Od dłuższego czasu tu spotykamy się też bardzo. Można powiedzieć, to jest nasza taka sala konferencyjna. I takie nasze kino. Gdyż tu analizujemy przeciwników, mecze, ale też dłuższego czasu spotykamy się z psychologiem tutaj, gdzie mamy wspólne zajęcia. Ale tak jak mówię, no jeśli mamy mecze środa, sobota, no to jest takie, można powiedzieć, długie nasze pomieszczenie, gdzie przebywamy bardzo dużo czasu na analizie zawodników, meczu. I naprawdę jest tutaj sporo czasu i sporo pracy, które wykonują trenerzy. Mają tu we wstęp. Można powiedzieć, że to jest nasz pokój, czyli tych tak zwanych najniższej grupy żołnierzy. Zapraszam. To jest nasza szatnia, nasz pokój. Wejdź, nie krępuj się, jest posprzątane w miarę. No jest tutaj, tak jak widać, szatnia świeci pustkami, tak? Nastały takie czasy, że niestety musieliśmy to opuścić i mam nadzieję, że jak najszybciej wrócimy tutaj i wrócimy pełni nadziei, uśmiechnięci, gotowi do walki. No i na pewno czeka nas niebywale trudny okres przygotowawczy. Tylko tego może jesteśmy pewni, bo dostaliśmy już tak rozpiski, że musimy mocno trenować i... No takie jest życie sportowca niestety. To jeszcze pokaż, gdzie jest twoja szafka. Moja szafka znajduje się tutaj. Jest tutaj, oczywiście wysprzątana, wszystko jest czyściutko. Tutaj troszeczkę jest bałagan, ale to Kamil Mokrzki. Tutaj spędzamy wspólnie czas na odpoczynku i na rozmowach różnych, śmiechach, żartach. Jest to takie nasze, można powiedzieć, mały dom. Swoje miejsce Bartek, który na pewno wkłada dużą robotę, żeby nas przygotować na każde spotkanie, na każdy trening i naprawdę wykonuje ją profesjonalnie w swoim wykonaniu i bardzo za to jesteśmy wszyscy wdzięczni, na pewno, że stawia nas na nogi,
gdzie bywają trudne czasy dla nas, gdzie gramy mecze środa, sobota, i to naprawdę ma chłopak kupę roboty. No a to można powiedzieć, to jest jego taki też gabinet, jego pomieszczenie i on tu jest najważniejszy i on tu rządzi. To jeszcze zdradź, kto najwięcej czasu spędza w tym gabinecie. No właśnie, tu jest takie coś, że każdy by pomyślał, że to są najstarsi zawodnicy, ale niestety tak nie jest. Najwięcej czasu spędza w gabinecie i już z tego są troszeczkę takie żarty Karol Małecki. Swoich gości i bardzo chętnie ich zapraszamy na wszystkie nasze wydarzenia, które się dzieją tutaj i naprawdę przychodzi tutaj bardzo dużo, średnio na każdym meczu jest prawie około 2000, a zdarzają się mecze, gdzie przychodzi komplet, a nawet nad komplet po 3,5 tysiąca ludzi, więc naprawdę jest atmosfera niesamowita i to jesteśmy bardzo im za to wdzięczni, że potrafią taką atmosferę nas stworzyć. Najważniejsze w tym wszystkim, czyli hala, ogólnie arena boisko. Niestety jest teraz puste i mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli wszyscy wejść na ten parkiet, w końcu zagrać razem i przy pełnej publiczności, gdzie na pewno ludzie będą chcieli nas wspierać w tym wszystkim i będziemy chcieć za to odwdzięczyć tak samo jak poprzez poprzedni sezon, ten sezon, następne sezony. Dobrą grą i dużo radości będziemy sprawić po wszystkim. Thank you.